Panie prezesie, słowo się rzekło, Pabieński Klub O Co Biega po raz czwarty będzie organizował festiwal biegowy, czyli Ultra Park Weekend. Jednym słowem, udało się. Tak, podjęliśmy decyzję wspólnie z zarządem klubu, że organizujemy czwartą edycję w połowie maja tego roku. Powiem tak, na 3 dni znowu Pabianice staną się stolicą biegów. Termin został zmieniony, dlaczego? Ze względu na jesienne Mistrzostwa Europy w biegu 24-godzinnym oraz Mistrzostwa Świata w biegu na 100 km. Po prostu kadra musi na wiosnę pobiec Mistrzostwa Polski, żeby na jesień spokojnie przygotować się do Mistrzostw Europy. Odbędą się 4 biegi, co oznacza, że jeden wrócił po rocznej przerwie. Powiedzmy jaki. Wraca 50 km, ultramaraton 50 km. Jest to taki najkrótszy dystans ultra, troszkę dłuższy od maratonu. Wrócił ze względu na prośbę biegaczy, którzy po prostu chcieli, dużo biegaczy lokalnych chciało brać udział w tych zawodach i to jest taki dystans, do którego można się przygotować, jeśli się tam troszkę więcej biega. I spokojnie można go przebiec, bo limit jest dosyć długi, 7 godzin, także nawet jak ktoś biega wolno, powolutku, może sobie spokojnie ten bieg ukończyć i wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. Pozostałe 3 biegi, jakie? Przypomnijmy. Jak co roku 24-godzinny bieg, główny nasz bieg, właściwie w tej chwili, bo na tym biegu padają rekordy. Również w tym roku szykuje się kilku super zawodników. Mam nadzieję, że padnie kolejny rekord. Mam nadzieję, że odbędzie się ten bieg w randze Mistrzostw Polski. Złożyliśmy taki wniosek do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Czekamy teraz na zatwierdzenie przez prezesa. Bieg na 100 km na tej mniejszej troszkę pętli, 1535 metrów. Oraz ten najdłuższy bieg dla najbardziej wytrwałych zawodników, 48-godzinny. Ruszyły już zapisy na te wszystkie biegi. Tak, od niedzieli można się zapisywać. Na naszej stronie ultrapark.com.pl są linki do zapisów, jest regulamin, trasy, wszystkie informacje. Również na Facebooku będziemy na bieżąco informować o tym wydarzeniu. Czy jest jakiś termin, do którego należy dokonać tego zapisu i czy są limity uczestników ze względu na trwającą nadal pandemię? Dokładnie. Na dzień dzisiejszy według rozporządzenia może pobiec 250 zawodników niezaszczepionych. Reszta zawodników musi być zaszczepionych. Nie wiadomo, jak to będzie za kilka miesięcy. Na dzień dzisiejszy zapisy elektroniczne będą do 1 maja. Limity również są. 150 miejsc na bieg 24-godzinny, 100 miejsc na bieg 100 km, 100 miejsc na bieg 50-kilometrowy i 50 miejsc na bieg 48-godzinny. A jak wygląda na chwilę obecną zainteresowanie? Ile osób już zdążyło zapisać? No mniej więcej 20-25% już jest list zapełnionych od niedzieli, także w porządku. Powoli na pewno biegacze będą się zapisywać. Ze względu na trudne czasy pewnie będą czekać jak najdłużej, tak jak w zawszych latach. Kiedy zaczynacie przygotowania już takie konkretne, jeśli chodzi o Ultra Park Weekend? No u nas to też cały czas trwa praktycznie, tak. Zanim się kończy jedna edycja, już powoli myślimy o drugiej. Planujemy co poprawić, żeby było jeszcze lepiej organizacyjnie, sportowo. Rozmawiamy z wieloma zawodnikami i w Polsce i na świecie. Przyjedzie mi z Norwegii w tym roku, przyjedzie mi z Czech, cała kadra Czech, której nie było na poprzednich edycjach. Także no, cały czas trwają prace. To na koniec, Piotrze, przypomnij tę najważniejszą datę i strony, na których są informacje, jeśli chodzi o festiwal biegowy. 13-15 maja, Park Wolności w Pabianicach, festiwal Ultra Park Weekend 4. 4 biegi, 50 km, 100 km, 24 godziny, 48 godzin. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy. Dziękuję.